Witam Was serdecznie w poradniku, w którym Wam pokażę, jak zrobić białe tudzież czarne auto w Rocket League. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że opcja ta jest możliwa wyłącznie na PC, także konsolowcy niestety RIP tym razem, a jest to za sprawą Backesmoda, którego na samym początku pokażę, jak zainstalować, czyli tutaj oczywiście na start usuwam. No więc wpisujecie po prostu w wyszukiwarce Backesmod, no i też link oczywiście do strony tam w opisie, jakby ktoś chciał mieć na pewno sprawdzoną. I klikacie download now, pobierz teraz. No i wszystko się zacznie pobierać, jeżeli tutaj oczywiście, no dobra, tutaj jeszcze musicie kliknąć. I tak, na samym początku myślę, że każdy ma WinRara, żeby wypakować pliki. Jeżeli ktoś nie ma, to też dam jakiś poradnik w opisie, jak pobrać i jak obsługiwać WinRara. Od razu powiem, że program Backesmod może być interpretowany jako wirus, co też pokażę na moim przykładzie, bo prawdopodobnie tak będzie. Ale tym się nie przejmujcie, bo po prostu on używa takie uprawnienia, które są również używane przez wirusy, ale jest to naprawdę bezpieczne oprogramowanie, każdy go używa. I uprzedzając pytania, nie ma za to żadnego bana. Nic się wam nie stanie, jak tego używacie. No dobra, jak już nam się pobrał Backesmod, to możemy kliknąć tutaj. No nawet mi tym razem nie pokazywało, na ten moment przynajmniej, że ten, że może być to wirus. Ale w każdym razie wypakujemy sobie tutaj Backesmoda na pulpit, czy tam gdziekolwiek. Ja pokażę tutaj. Możemy w to kliknąć dwa razy. O! I w tym momencie pokazuje, że jest to prawdopodobnie jakiś wirus i że to program antywirus prawdopodobnie może wam to blokować. Dlatego dajcie, że zezwolić wszystko. Czy tam, no za każdym razem, jak wam usunie kwarantanna, to dajcie, żeby przywrócić pliki. Jak wam wirus ostrzega, to dajcie, żeby zezwolić. No i w tym momencie możecie jeszcze raz wyłączyć Backesmoda, żeby nadać po prostu na wszelki wypadek jeszcze wejść tutaj we właściwości. Może pokażę to jakoś powolniej. Klikamy prawym klawiszem na to miejsce, gdzie wypakowaliśmy Backesmoda. Klikamy lewym już na właściwości. No i klikamy zgodności. Tutaj mamy taką opcję jak uruchom ten program jako administrator, zastosuj, OK. W tym momencie po prostu mamy pewność, że zawsze nam będzie działał. To już możemy generalnie zaraz usunąć. No i pozostało nam wejście do Rocket League'a i wam resztę zaprezentuję. No dobra, był mały fail, bo zapomniałem wcześniej włączyć z powrotem Backesmoda, ale już jesteśmy i jak widzicie, ja tutaj automatycznie już miałem naszykowane auto. Możecie oczywiście je zrobić w jakimkolwiek kolorze, wystarczy, że klikniecie itemki. Chyba domyślnie jest tutaj ustawione włączone, ale jak nie, to klikacie. No i możemy zrobić jakikolwiek kolor auta. Też ciekawostka jest taka, że możemy również zmienić na przykład kolor opon, kolor czegokolwiek. No generalnie możemy tutaj wszystkie itemki sobie edytować, ale inni użytkownicy na serwerze tego nie widzą. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze jakiś poradnik tego typu, czy też inny do Rocket League'a, czy to z Backesmoda. A ja się z wami żegnam. Hej!